Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć troszeczkę o łagodzeniu skutków używania suchego szamponu i używania go regularnie i długi czas. Jak wiecie, ja używam suchego szamponu średnio co drugi dzień i używam go chyba od jakichś 3 lat albo nawet dłużej. Zawsze używam suchego szamponu albo Isane z Rossmana, albo na przykład teraz mam Batiste z Hebe. Do tej pory nie zauważyłam, żeby wypadały mi włosy mocniej, ale wiele z Was właśnie mówiło mi, że zauważyło wypadanie włosów i dzisiaj powiem Wam parę rad, które ja też stosuję, właśnie żeby te włosy nie wypadały. Jeszcze wspomnę, dlaczego dużo osób boryka się właśnie z tym problemem, że zauważyło zwiększone wypadanie włosów. Bo suchy szampon oczywiście, tak jak wiecie, składa się z różnych skrobi, które nakłada się bezpośrednio na skórę i ta skrobia ogranicza dostęp powietrza i czynników zewnętrznych do skóry, przez co nie oddycha i te pory się zapychają. Więc jeżeli używacie tego szamponu regularnie, jeżeli używacie go długo, to wtedy on może powodować wypadanie włosów. Tak samo szampony zawierają w sobie alkohol, żeby ta cała mokra substancja wyparowała, więc to też wysusza skórę głowy. Po pierwsze, stosujcie suchy szampon tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujecie. Ja akurat po prostu zmniejszam sobie częstotliwość mycia włosów normalnie wodą, dlatego używam suchego szamponu co drugi dzień. Ale jeżeli Wy nie musicie, to używajcie tylko od wielkiego halo na jakieś wyjście albo jak zapomnicie umyć włosy, już nie macie czasu i szybko lecicie i pryskacie sobie, to wtedy jest super, okej, w ogóle nie ma się czym przejmować. Ale jeżeli właśnie używacie dosyć regularnie, no to wtedy już trzeba podjąć następne kroki. I żeby ograniczyć właśnie to blokowanie porów, nie trzymajcie tego szamponu na włosach długo. To znaczy nie chodźcie na przykład z tym szamponem 2 albo 3 dni, bo popsikacie sobie, załóżmy, w poniedziałek, a do środy te włosy wyglądają dobrze. To jest fajne, że wyglądają dobrze, ale im dłużej ta skrobia jest na skórze, to tym mocniej właśnie oddziałuje na wypadanie włosów. Akurat ja, jak używam suchego szamponu, to załóżmy, że w poniedziałek myję włosy normalnie, we wtorek używam suchego szamponu i w środę znowu je myję, czyli tak naprawdę szampon mam na włosach najdłużej dobę. Oczywiście jak myjecie włosy już normalnie, to pamiętajcie, żeby bardzo dokładnie masować skórę głowy, a nie tylko, wiecie, włosy tyru-tyru spłukujemy. Chodzi o to, żeby dokładnie zmyć całą skrobię ze skóry głowy, więc to co ja robię, to biorę sobie szampon i wchodzę jak gdyby palcami pod włosy i staram się dotrzeć do skóry głowy, tak żeby na pewno dokładnie zmyć ten suchy szampon ze skóry. Fajną rzeczą, która przede wszystkim bardzo dokładnie zdejmie nam nagromadzony naskórek i wszystkie inne rzeczy, które mogą być na głowie, a nie chcemy, to jest tak zwany peeling skalpu. Ja jakiś czas temu dopiero się dowiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje, bo jak wiecie, jestem bardziej makijażowa. Natomiast jest to bardzo, bardzo fajna rzecz i niesamowicie proste. Myjecie głowę normalnie, na początku pierwsze płukanie, że tak powiem, spłukujecie ten szampon i potem nakładacie sobie na dłoń trochę cukru albo trochę soli i dolewacie do tego troszeczkę szamponu. I z tego się robi taki jakby peeling. I wtedy próbujecie palcami właśnie dojść jak najbardziej do skóry głowy i po prostu masujecie, wmasowujecie ten peeling cukrowy bądź solny w skórę głowy i wtedy złuszczacie tą całą warstwę, te całe rzeczy, które się Wam mogły nagromadzić na głowie i wtedy dla skóry jest to mega, mega odświeżenie, pory są oczyszczone i to wszystko bardzo, bardzo dobrze działa. Stosujcie go maksymalnie raz w tygodniu, żeby nie podrażnić skóry głowy, możecie też co 2 tygodnie na przykład, ale właśnie używając regularnie suchego szamponu, możecie sobie robić taki peeling co tydzień. Ale co zrobić, jeżeli zauważycie, że na przykład wypada Wam już trochę więcej włosów niż normalnie? Możecie używać szamponów albo na przykład serum przeciw wypadaniu włosów. Ja akurat teraz używam szamponu Bioxin i to jest właśnie szampon przeciw wypadaniu włosów i akurat ja mam do włosów tłustych, bo moja skóra głowy się przetłuszcza. I to, co jest fajne w tym szamponie, a w zasadzie w ogóle w tej serii całej przeciw wypadaniu włosów, jest to, że to jest jeden z nielicznych takich produktów przeciw wypadaniu włosów, który ma potwierdzone klinicznie badania, bo ja trochę o tym właśnie czytałam i klinicznie, a na grupie iluś tam kobiet, to jest zupełnie co innego, dlatego że tutaj macie jak gdyby udowodnione naukowo, że to będzie działać, tak? Kupujecie coś, co jest pewne. Więc ja używam tego szamponu do każdego mycia i właśnie to jest moje, to drugie mycie, w którym wcieram szampon w skórę głowy, tak żeby zmyć te wszystkie zanieczyszczenia na skórze. Ten szampon możecie kupić w aptece, on nie jest drogi, kosztuje tam
około 25 zł, a bardzo fajnie Wam odżywi cebulki włosów i właśnie zapobiegnie ich wypadaniu. I dodatkowo jeszcze co jakiś czas używam sobie takiej ampułki właśnie też od Bioxin na wypadanie włosów, też to jest taki bardzo skoncentrowany lek, to jest takie serum. Ja to używam mniej więcej raz na tydzień po to, żeby po prostu odżywić skórę głowy, żeby te włosy były grubsze i mocniejsze, bo ja mam dosyć cienkie włosy, więc te ampułki przy okazji pogrubiają włosy, ale oczywiście trzeba je dłużej stosować, żeby to miało takie działanie. To już jest taki na maksa skoncentrowany lek, który rzeczywiście nawet powoduje odrastanie włosów, czyli jeżeli macie gdzieś jakieś przełysienia, to po jakiejś tam serii stosowania te włosy zaczynają odrastać. To takie zabiegi, które Wam przedstawiłam w tym filmie, na pewno Wam pomogą, bo mi w tym momencie i w ogóle przez cały okres używania, o ile robiłam te rzeczy, w ogóle nie zwiększyła się ilość wypadanych włosów. Więc mam nadzieję, że moje rady Wam pomogą, jak zwykle robię to dla Was, żeby się Wam żyło lepiej i sprawniej i jeżeli coś u mnie działa, to od razu dzielę się tym z Wami, bo właśnie o to dokładnie chodzi w YouTubie, żeby przekazywać sobie te informacje. Więc jeżeli Wy macie jakieś fajne sposoby na to, żeby ograniczyć wypadanie włosów, to piszcie oczywiście w komentarzu na dole, możecie też napisać, ile Wy czasu stosujecie suchy szampon, czy zauważyłyście u siebie wypadanie włosów, w ogóle jakieś konkretne informacje. I jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, że nowe filmy wychodzą w każdy piątek. Ściskam Was serdecznie i widzimy się jak zwykle w kolejnym odcinku. Pa, pa!